Halo, cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Jesteście na kanale Teraz Fera, ja jestem Paweł. A ja jestem Monika, cześć, witajcie. Spadł u nas śnieg, zima pełną gębą, można powiedzieć. No. Słuchajcie, minus 6 w nocy, plus 2, 0 w dzień. Święta już się zbliżają. Także jedziemy dzisiaj do miasta Salisbury. No i trochę pochłoniemy tej świątecznej atmosfery, zobaczymy, co tam się dzieje. Dokładnie, a Wy pochłoniecie tą atmosferę razem z nami, mam nadzieję. Ale zanim tam pojedziemy, to jeszcze Paweł chciał coś pokazać. No, chciałem Wam coś pokazać. Słuchajcie, pamiętacie, ostatnio na live'ie Wam opowiadałem o tym incydencie na parkingu u mnie przed pracą, co mi kolega wjechał. No i straty są takie, że tutaj ten plastik jest, taki podnóżek, powinien tutaj być, ale się połamał. Mam tu połamanego też grilla naokoło. Wszystko się to trzyma na razie. Także nie będę tego wymieniał przed Marokiem, bo nie ma sensu. Tutaj też widzicie, jest pogięte. Tutaj planowałem założyć właśnie halogeny, które kupiłem na tym właśnie podnóżku. Podnóżek już mam w domu, tylko no jak widzicie, pogoda jest jaka jest, a niedawno byłem przeziębiony. Nie chcę teraz ryzykować, żeby znowu się rozchorować i robić w tym zimnie jakiekolwiek prace przy wanie. Tak, ale tutaj użyję tych właśnie tutaj wkrętów, takich wkrętów śrub, które przytwierdzają właśnie tutaj ten podnóżek plastikowy. I właśnie tutaj jest jeden, a tutaj jest drugi i tutaj zamontuję, będą dwa takie halogeny, które już mi przyszły i mam nadzieję, że jeszcze przed wyjazdem do Maroka zdążę to zrobić. No dobra, jak widzicie, mamy śnieg. Monia, łap śnieg. Tak, resztki już się trochę roztopił, bo rano był wam cały bielutki. No, w ogóle mróz był straszny dzisiaj w nocy. Dobra, co, zabieramy się powoli, nie? Zabieramy się i lecimy. No, to lecimy, zostańcie z nami i jedziemy do Salisbury. Ciekaw jestem, jak nasze auto odpali, bo było minus 6 w nocy. W sumie to się cieszę, że taka pogoda jest, bo przetestujemy ciapka w takich niższych temperaturach, bo jak w Maroku będzie zimno, przynajmniej będziemy pewni, że mamy dobrą baterię. No, aż się okaże. Kurde. Za pierwszym razem. Z takich informacji jeszcze, to mamy zrobiony serwis w naszym vanie w poniedziałek. To nastąpiło. Nie ma żadnych problemów mechanicznych. Wymieniłem pasek klinowy, wszystkie filtry, powietrze, oleju, paliwa. Wymieniony jest olej. No i pan stwierdził w warsztacie, że już dawno nie widział tak zadbanego Mercedesa Sprintera. No, jestem pod wrażeniem. Także super. Nie wiem, czy wy tak macie w takich niskich temperaturach. Ja na przykład daję autu troszeczkę pochodzić, zanim ruszę. Tata mnie tak uczył, żeby dieselek się zagrzał trochę. Nie wiem, czy to coś ma wspólnego z jakąś dobrą eksploatacją auta, czy nie, ale tak robię. W ogóle to chciałem Wam jeszcze powiedzieć, jaki olej używam w aucie, bo używam go już praktycznie od kilkunastu lat i w każdym aucie mam taki olej. Używam Castrol Magnatec 5W40. I wszystkie auta, jak na razie, które mieliśmy, szczęśliwie jeździły bardzo długo, bez żadnych problemów. Także napiszcie w komentarzach, czy to dobry olej, co o tym myślicie. Pompujemy jeszcze troszkę powietrza w poduchy. O, dobra. Dobra, gotowe. Mam zawsze takie wrażenie po serwisie, że auto tak ładnie, cichutko chodzi. No pięknie. Nie, lubię ten dźwięk. Zawsze tak mówię, nie, Monika? Tak. O, widzicie? A jak tu to sobie jest? Jedzie tyłem. Jedzie tyłem, nawet nie spojrzał. Dopiero teraz. No ale cóż, dobrze, że ja patrzę. No, by nam wjechał tyłem w bok. No, dopiero by były jaja. O, tu nawet mi się nie chce myśleć.
No i jesteśmy na miejscu. Parking kosztuje 2,80 w niedzielę za cały dzień od 10 do 4. Także zapłacone, idziemy zwiedzać. Praktycznie można powiedzieć, że jesteśmy w drodze w poszukiwaniach tego Christmas marketu, czyli świątecznego marketu, bo w sumie nie wiemy, gdzie on jest tak dokładnie. Pewnie gdzieś w centrum, więc zmierzamy do centrum. Tak. Idziemy wzdłuż rzeki Avon. Avon. Tak, bo Salisbury leży nad rzeką Avon i Nadar. Są tutaj dwie rzeki, bardzo pięknie usytuowane miasteczko. Słynie z katedry Najświętszej Błogosławionej Maryi Dziewicy. Katedra została wzniesiona w latach 1220-1300, coś tam. Nie pamiętam tak dokładnie, ale jej wieża sięga aż 100 metrów wysokości. Tak, i widać ją już z daleka. Właśnie widać ją tam już. O tam. Tam powoli będziemy zmierzali. Co tu, Monia, wypatrzyłaś? Samosy. Samosy? Tak, to są takie hinduskie, nie wiem, placki. Z czym one są? No, są wegetariańskie, są z jagnięciną albo z kurczakiem. Okej. Okay. Są takie trójkąty, smażone w takim głębokim tłuszczu, są bardzo dobre. O, i kaloryczne. To spróbujemy, nie? Tak. One chicken and one vegetarian, please. No tak trochę tutaj smutno. No, troszkę jesteśmy rozczarowani. Ciężko złapać ten klimat. W tamtym roku w Winchester było po prostu cudownie. A tutaj jakoś tak, nie wiem, może ten dzień taki pochmurny i dlatego, nie wiem. No, ale w tamtym roku, jak byliśmy w Winchester, to były, wiesz, te stragany takie ładne, udekorowane. Mhm. Wszystko to tak ładnie, świątecznie wyglądało. Muzyka grała. Takie drewniane domki, a tutaj tak są, a tutaj namioty. Są namioty. Nie ma takiego klimatu tutaj. Nie wiem dlaczego. Próbujemy złapać klimat świąteczny, ale nie możemy. Tak. Może przy tej choince, jak będziemy jedli samosy, nam się uda. A może musimy iść na grzane wino? I wtedy złapiemy humor? Świąteczny, świąteczny klimat. No dobra, to spróbujmy. Rozgrzejemy się bynajmniej, bo jest dosyć zimno. Czekaj, gdzie to grzane wino było? Gdzie się widzieliśmy? Tam gdzieś chyba. Tam było. Tam. Dobra, pójdziemy łapać świąteczny nastrój. Co bierzemy? Ale które? Są jakieś rodzaje? Nie, jest tylko jedno. Okej, okay. 4 funty. No to niedrogie. No. Dobra, to bierzemy. Hello, to bullet wine, please. Yes. A ciasteczko mi weźmiesz? Nie. Okej. Okay. Gingerbread? Gingerbread. Ciastek ze Shreka. One stoją na głowie. Okej. Okay. No i jak znalazłaś świąteczny nastrój przy grzanym winie? Nie za bardzo, ale wino dobre. No nie, wino dobre. Bo ciepłe. No ale nie wiem, może część z Was oglądała film z tamtego roku. Pamiętacie w Winchester, jak było podawane grzane wino w tych kotłach wielkich, były mieszane. Tak, pięknie to wyglądało. Tak, z różnymi przyprawami. To był taki niemiecki właśnie Christmas market. Jest ich kilka w Anglii i w tamtym roku nam się udało właśnie trafić na taki Christmas market właśnie w Winchesterze. No. Myśleliśmy, że coś takiego będzie tutaj, bo czytałem, że też tutaj ma być niemiecki Christmas Market, ale nie przypomina on ni w ząb nic z tamtego roku.
To po samosie, nie? Ojejku. Spróbujemy. Spróbujemy. Sprzedawał to Hindus, także mam nadzieję, że jest ona... Oryginalna. Oryginalna. A teraz która jest czyja? Kurczak moja. Tak? No, pewnie tak. Dobra, tylko... Dobra, tylko że zimna. Ona powinna być gorąca, taka prosto wyjęta. Wtedy jest taka bardzo chrupiąca ta skórka. Ale... A w środku nadzienie fajne, takie pikantne. Ale bardzo dobre, takie indyjskie. Bardzo dobre przyprawy, fajnie to smakuje. Pokluczymy tu trochę po tym mieście, zobaczymy, może coś znajdziemy interesującego, fajnego. Może do jakiegoś pubu starego wejdziemy. Przejdziemy się teraz pod katedrę. Pod katedrę. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Może tam coś jest. W końcu znaleźliśmy choinkę. A tak pięknie pachnie. Świąteczny nastrój. Czuję magię świąt. Red carpet. A gdzie ty tam idziesz, Monia? Co? To jest jakiś sąd. To jest jakiś sąd, bo tutaj jest jury room, tam był jakiś court. No to jest sąd, no. No, w sądzie znaleźliśmy świąteczny klimat. Nie, a tak poważnie to tutaj się znajduje teraz... Market rzeczy ręcznie robionych, takich tak, drobnych upominków i tak dalej, więc tam są stoiska na dole. Idziemy, a my szukamy toalety. Ale chyba na salę sądową jakąś prędzej trafimy. Ale miękki ten dywanik. No. Jak pończuszek. Takie fajne, nie? Hello. Hello. Fajnie to wygląda tutaj. Mania, znalazłaś już klimat świąteczny? Tak. Jest tu dużo choinek, to po pierwsze, więc już czuć świąteczny klimat. Są bardzo fajne rzeczy, takie właśnie ręcznie robione na prezenty. Może coś tutaj jeszcze wybierzemy, bo jeszcze nie mamy wszystkich prezentów. Może coś się nam uda nagrać. No, także grzejemy się na razie w tych ciepłych salach sądu. Powiem wam szczerze, że fajny pomysł w sądzie zrobić taki market z takimi ręcznie robionymi upominkami świątecznymi. Oj, święty Mikołaj! Święty Mikołaj jest! Dzieci, zobaczcie! Monika, idź się zapytać, czy ma twój prezent. Dzieci jak się cieszą. No, oczywiście. Czeka cała kolejka. Nie tylko dzieci, ja też się cieszę. A grzeczny byłeś? Byłem grzeczny, no przecież wiesz, że byłem grzeczny. Mam nadzieję, że masz mnóstwo prezentów dla mnie. To super. W katedrze tej znajduje się mnóstwo grobów arcybiskupów. Data na tych grobach jest rok 1250-1350. Jest tutaj praktycznie w całej tej katedrze, w nawie głównej. Widzicie tutaj po prawej stronie, o tutaj, jest mnóstwo tych grobowców. Tak, wszystkie są rzeźbione w marmurze.
Tak, w szlachetnych kamieniach, że tak powiem. Ale piękna jest ta katedra. Jest ogromna. Znaleźliśmy nawet tam założyciela tej katedry, arcybiskupa, który, że tak powiem, położył pierwszy kamień pod tą katedrę w 1220 roku. No ale robi wrażenie ta budowla. Tyle lat. Strasznie dużo ludzi tu pielgrzymowało swojego czasu. Teraz już praktycznie nie ma pielgrzymów. Tak mi się wydaje. No powiem wam szczerze, że katedra nam się bardzo podobała. Tak, zrobiła na nas ogromne wrażenie. Większe dużo niż świąteczny market. No i tak powiem wam jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Od 1986 roku katedra była... remontowana. Tak, remontowana. Wydali na to do dzisiaj 30 milionów funtów, a wszystkie prace były wykonywane według starej rzemieślniczej, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać, technologii, tak. Także wszystkie jakieś elementy, które uległy zniszczeniu po tych ponad 800 latach, zostały właśnie zrobione z powrotem w tej technice. Ciągle jeszcze jest chyba w remoncie, bo tam jeszcze są rusztowania z jednej strony. No ale naprawdę robi mega wrażenie. Jest strasznie dużo jest pochowanych takich osób w latach 1300, 1200. I są to na przykład, nie wiem, sekretarzy królów Ryszarda II, Henryka VII. Także no, kawał historii. Bardzo fajnie tutaj przyjść sobie zobaczyć. Ale ładne dekoracje tutaj są świąteczne, nie? No, w końcu czuję klimat świąt. No, tutaj tak. Uliczka pięknie jest udekorowana, wow. Wróciliśmy jeszcze tutaj na ten świąteczny market, tutaj już wszyscy powoli się zbierają, ale uwagę naszą wcześniej przykuł tamten namiot z tyłu. Idziemy zobaczyć, co tam jest w środku. Niestety, kurczę, trochę nas zawiódł ten świąteczny market w Salisbury. Spodziewałem się czegoś takiego bardziej efektownego, biorąc pod uwagę, jak jest to znane miasto w Anglii, chociażby ze względu na uniwersytet się tutaj znajdujący, katedrę. Troszkę jestem zawiedziony. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. No i indiański wigwam okazał się bardzo przytulnym miejscem. Spędziliśmy tam bardzo fajne chwile. A teraz już powoli zmierzamy do vana. I a propos vana, mówiłem wam, że zrobiłem serwis, ale jadąc tutaj zapaliła mi się kontrolka, żeby zredukować poziom oleju w silniku, bo jest go po prostu za dużo. Wkurzyłem się, kurczę, na maksa. Już nie chciałem być jakiś taki kurzony na całym filmie. Jakoś to w sobie dusiłem, ale no kurczę, no już nie wiem normalnie, gdzie mam ten samochód oddawać. Cały czas jak oddaję do jakiegoś mechanika, to coś nie jestem zawsze zadowolony w 100% z pracy, którą zrobią. No to już jest chyba najprostsza rzecz, jaką można zrobić w vanie, no wymienić olej. No jak można za dużo oleju nalać? Nie wiem, no muszę spuścić, bo słyszałem, gdzieś tam czytałem, że no nie można jeździć, jak jest za dużo oleju w silniku wlane. Będę to musiał zrobić, tylko nie wiem kiedy jeszcze, bo do pracy trzeba iść w poniedziałek. No i to taka historia właśnie wyszła. Także już teraz się powoli zbieramy do vana. Tylko czekam na Monikę, gdzie ona jest. Gdzieś mi zaginęła w akcji. No i nie wiem, gdzie tą Monikę zgubiłem. O, jest. Wyszła. Za ciasteczkowego... Ciasteczkowy domek. Słuchajcie, tak. te białe wszystkie elementy to są z pianki montażowej, więc mi się przypomniało, jak nasz domek na kółkach, czyli nasz van tak wyglądał, jak Paweł go wypiankował. Przypomniało ci się, jak te sople wisiały z sufitu, tak, które obrywałem. O jajko, jaja jak berety. Także powoli kończymy te poszukiwania świątecznego nastroju. Świątecznej atmosfery. Które no, wyszły jak wyszły. No
ale troszeczkę znaleźliśmy też. Troszeczkę znaleźliśmy, tak. Zapach choinki był, były piękne choinki. Było ogrzane wino. Pyszne samosy. Już nastaje ciemność. A jak nastaje ciemność, to powoli będziemy kończyli tego vloga. Słuchajcie. I widzimy się za tydzień. Nowych widzów zapraszamy do subskrypcji naszego kanała. Dajcie jakiś komentarz, łapkę w górę. Poradźcie mi, co mam zrobić z tym olejem. Czy go spuszczać, czy jak tam jest pół litra za dużo, to zostawić. I do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia, hej! Trzymajcie się, hej!